Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym kosmetycznym filmiku. Dziś porozmawiamy sobie o mojej aktualnej porannej pielęgnacji. Aktualnej, ponieważ można by było już powiedzieć, że wkraczamy w okres wiosenny, więc czas najwyższy pokazać Wam, co będę stosować w najbliższym czasie przez najbliższy okres, jakie kosmetyki, jakie będę wykonywać kroki. No i właśnie dzisiaj zaczniemy od tej porannej pielęgnacji. Co robię rano, kiedy wstaję? Pierwsza czynność. Idę do łazienki, wyciągam oczywiście z lodówki mój Easy Roller, schłodzony, a nawet powiedziałabym bardzo dobrze schłodzony, i masuję nim całą twarz, szyję oraz dekolt, żeby się obudzić, pobudzić krążenie, nadać mojej skórze blasku, przygotować ją na cały dzień. Uwielbiam, słuchajcie, masaż przy użyciu właśnie tego rollera. Ja zresztą chyba opowiadałam Wam o nim na moim Instagramie. Jest chyba nawet też filmik, gdzie pokazuję Wam, jak go stosuję. Taki roller to jest świetne rozwiązanie z samego rana, zwłaszcza jeżeli cierpicie na opuchnięcia po całej nocy. No i właśnie chcecie, żeby Wasza skóra wyglądała dobrze, to warto się czymś takim wymasować. A następnie nakładam płatki pod oczy. Jeśli śledzicie moje media społecznościowe, mój kanał, to wiecie, że zawsze zaczynam w ten sposób dzień. Płatki pod oczy to jest w ogóle coś obowiązkowego w mojej codziennej pielęgnacji. W tej chwili stosuję płatki od marki Beauty Green, chyba tak się ona dobrze nazywa, tak się wymawia. To jest marka koreańska i to są płatki Vitalizing Solution. O, proszę bardzo. Nie mogę Wam za dużo na ich temat dzisiaj powiedzieć, ponieważ dopiero tak naprawdę zaczęłam je stosować. Ja w mojej porannej pielęgnacji używam różne płatki pod oczy, testuję bardzo różne płatki, sprawdzam, szukam tych, które są dla mnie, ale też dla Was najlepsze, żebym mogła się tutaj z Wami podzielić właśnie takimi moimi perełkami i odkryciami. No zobaczymy, jak będzie z tymi płatkami, na razie jest ok, nie widzę jeszcze jakichś wielkich zmian, nie wiadomo czego na mojej skórze. Stosuję je pod oczy też przede wszystkim dlatego, żeby tutaj tę okolice intensywnie nawilżyć z samego rana, też pobudzić krążenie, podziałać troszeczkę na limfę, na ujędrnienie, więc płatki jak najbardziej tak. Czyli tak jak widzicie, zaczynam dzień od takich dwóch czynności, później robię sobie kawę, przeglądam Instagram, wykonuję różne czynności, które mam gdzieś tam zaplanowane, ćwiczę, a później wskakuję pod prysznic i zaczynam moją poranną pielęgnację. Pierwszy krok w tej porannej pielęgnacji to jest zawsze umycie skóry. Po całej nocy pozbycie się tego, co na tej skórze zalega. Kurz, roztocza, pozostałości kosmetyków, to co było na poduszce, pot, no po prostu wszystko. Ja muszę mieć czystą skórę, dobrze domytą, zwłaszcza, że posiadam skórę mieszaną, a więc ona też w tej strefie te się dosyć intensywnie potrafi przytłuszczać. Dla mnie poranne mycie to jest obowiązek. I ja tutaj stosuję zazwyczaj różne kosmetyki. Testuję też bardzo różne kosmetyki do oczyszczania skóry i wiecie co, ostatnio tak przyglądałam właśnie moją szafkę kosmetyczną w łazience i zauważyłam, że tych kosmetyków oczyszczających to jest zdecydowanie u mnie najwięcej. I aktualnie stosuję żel, który również pojawi się w mojej wieczornej pielęgnacji. To jest żel Vitamin C Beauty, aminożel, żel oczyszczający, który w składzie zawiera m.in. kolagen, ale również minerały morskie. Bardzo fajnie, powiem Wam, pachnie. Tak troszeczkę ogórkowo, troszeczkę zielonym jabłuszkiem, delikatnie się pieni, absolutnie nie przesusza skóry, nie podrażnia jej, więc tak jak mówię, nadaje się fajnie do porannej pielęgnacji, ale również do wieczornej pielęgnacji. Kiedy moja skóra jest już oczyszczona, przechodzę do kolejnego kroku, którym jest tonizacja. I tutaj też sięgam po różne kosmetyki. Aktualnie wykańczam mgiełkę od marki, esencję od marki Creamy, esencję tonizującą, nawilżającą, bardzo lubię ten produkt, też już Wam o niej opowiadałam wiele razy, o kosmetykach marki Creamy, do których też bardzo lubię wracać. Ta esencja u mnie sprawdza się fantastycznie, ale tak jak mówię, już mi się pomału kończy, więc pokażę Wam następny produkt, który pojawi się w mojej pielęgnacji, jest to ekohydrolat oczarowy od Ministerstwa Dobrego Mydła. Ja ten kosmetyk też już znam, dlatego z
powrotem do niego wracam. Bardzo fajny oczywiście skład, bardzo fajne działanie. Co prawda mamy małe opakowanie, bo 50 ml, ale myślę, że na ten okres, właśnie kiedy jeszcze wykańczam esencję od Creamy, spokojnie starczy mi ten hydrolat. No dobra, lecimy dalej. Skóra oczyszczona, stonizowana, nakładam serum na twarz. No i wy doskonale wiecie, że w mojej porannej pielęgnacji zawsze musi pojawić się witamina C. I tak jest również w tym przypadku. Cały czas stosuję produkt od marki Sunday Riley. Jest to 15% witamina C, serum rozjaśniające. Jestem już tak mniej więcej pod koniec butelki. Tak patrzę, że o, jeszcze słuchajcie. Tyle mniej więcej tego preparatu mi zostało, bo tak jak mówię, stosuję go tylko w porannej pielęgnacji, ale bardzo go polubiłam. Moja skóra go bardzo polubiła, bo rzeczywiście jest taka rozświetlona, rozjaśniona, a poza tym witamina C, no to tak jak wiecie, to jest mój must have, ona musi być w pielęgnacji, więc cały czas stosuję to serum i myślę, że na ten okres wiosenny spokojnie jeszcze mi wystarczy. Nowy kosmetyk, który pojawił się również w mojej pielęgnacji jakiś czas temu, jest to preparat do stosowania na szyję i dekolt. Można go stosować rano i wieczorem i jest to marka Filmed. Jest to marka, która słynie przede wszystkim z zabiegów, preparatów zabiegowych, kosmetyków do medycyny estetycznej i nie tylko, ale również ma w swojej ofercie preparaty do stosowania po zabiegach. No i tak jak mówię, to jest dla mnie nowy produkt, więc też jeszcze za bardzo nie mogę Wam nic na jego temat powiedzieć, oprócz tego, że ma fajną białą konsystencję, jest bezzapachowy, fajnie się go rozprowadza na skórze szyi i dekoltu. No i też ma bardzo ciekawy skład, bo mamy tutaj biomimetyczny peptydy, mamy również kwas hialuronowy, jest taka substancja jak heksylrezorcinol, czyli taka substancja, która pomaga w problemach związanych z pigmentacją, czyli też rozjaśnia i rozświetla skórę, rozjaśnia przebarwienia. Ja co prawda nie mam problemów z przebarwieniami na skórze szyi czy dekoltu, ale kwas hialuronowy jak najbardziej wskazany, biomimetyczne peptydy jak najbardziej wskazane. Ja ten produkt dostałam do przetestowania od marki i wydaje mi się, że on też jest chyba nowością. Muszę zobaczyć, jak z jego dostępnością w internecie. Bardzo fajne opakowanie. O, zobaczcie, higieniczne. I rzeczywiście stosuję go, tak powiem Wam, mniej więcej od 1,5 tygodnia, 2 tygodni codziennie. Zobaczymy, jak będzie z efektami, bo też to jest taki produkt, który warto stosować po różnego rodzaju zabiegach z medycyny estetycznej. A tutaj zaznaczam, że zaczęłam w tej chwili po raz kolejny zabieg z preparatem Juvenus, który wykonuje na twarz oraz na szyję i dekolt. Jestem już po 2 zabiegach, więc czekają mnie jeszcze kolejne 2 zabiegi. No i wy wiecie, ja mam skórę delikatną, więc też po tych zabiegach mam takie, no pojawiają się te siniaczki, pojawiają się miejsca, no nie wiem, czy będzie teraz to widać, no nawet tak, o zobaczcie, tutaj takie miejsca po nakłuciach. I co zauważyłam, to na pewno to, że stosując ten preparat, ta skóra szybciej się goi. Te siniaczki i te miejsca po wkłuciach też szybciej znikają, więc już jest jakiś, można by było powiedzieć, plus. No ale jak będzie dalej, zobaczymy, będę testować i na pewno na moim Instagramie dam Wam znać. Więc tak jak mówię, stosuję ten kosmetyk w porannej i wieczornej pielęgnacji, nakładam go tylko na szyję i na dekolt. Moi drodzy, zbliżamy się już do końca, ale muszę teraz Wam pokazać kosmetyk, który stosuję w okolicy oczu. I to nie powinno być dla Was zaskoczenie, jeśli regularnie oglądacie moje filmy, bo ja o tym kosmetyku stworzyłam już oddzielny film, więc zostawię Wam link do niego w opisie i on Wam się też tutaj gdzieś wyświetli po którejś stronie. I tak, jest to serum do stosowania właśnie w okolicy oczu Ila Aesthetic, serum wyposażone w mikromasażer. Uwielbiam ten kosmetyk stosować w porannej pielęgnacji, ponieważ tak, ma świetną, delikatną, przyjemną konsystencję,
kremową, białą, która cudownie rozprowadza się tutaj w okolicy oczu. Ma świetne składniki aktywne, jak m.in. kompleks mikroalg, kwas hialuronowy, kofeinę, skwalan itd. Więc też super wpływa właśnie tutaj na okolice naszych oczu. No i ten masażer, mikromasażer. Ja w momencie, kiedy wyciągam sobie z lodówki ten mój roller i płatki pod oczy, to wtedy wkładam to serum do lodówki. Więc je sobie troszeczkę schładzam przez jakiś czas, a później jak wyciągam je z lodówki, to tak. Nie dość, że końcówka jest chłodna i przyjemna do stosowania właśnie tutaj w tej okolicy, to jeszcze nakładam sobie serum i wykonuję masaż, który wykonuję tak mniej więcej o tu. Tutaj w tej okolicy, podciągając troszeczkę wyżej i ostatnio też stosuję w okolicy tutaj zmarszczek tych bróst nosowo-wargowych. Cudowny, cudowny kosmetyk. Już wiele razy o nim się wypowiadałam, polecałam Wam, bardzo go polubiłam i myślę, że przynajmniej na jakiś czas zagości w mojej pielęgnacji. Na razie nie mam zamiaru się z nim rozstawać, ale chciałam Wam dzisiaj po prostu przypomnieć, że cały czas go używam, że cały czas jestem z niego zadowolona, nawet powiedziałabym, że bardzo zadowolona, bo on tak delikatnie, fajnie napina tą skórę, jeszcze ten mikromasaż, to chłodzenie, fajne składniki aktywne. No mogłabym Wam tutaj znowu opowiadać i opowiadać. Jeśli jeszcze nie wiecie, co to takiego jest, to oczywiście odsyłam Was do mojego filmu, tam wytłumaczyłam Wam dokładnie co i jak. Dzisiaj tylko przypominam, cały czas stosuję to serum właśnie w okolicy oczu. No i zostały mi dwa produkty w porannej pielęgnacji, które chciałam Wam pokazać. Jest to krem na dzień oraz filtr. Jeśli rozmawiamy o kremie na dzień, to stosuję aktualnie, zobaczcie jakie piękne opakowanie, krem od marki Yonel, seria różana, ta najnowsza seria, która pojawiła się w ofercie marki. Jest to krem, który stosuję na dzień, na twarz oraz też delikatnie na okolice oczu. Ale tutaj nie nakładam, nie wybieram sobie z opakowania formuły i nakładam w okolice oczu, tylko po prostu nakładam krem na moją twarz, szyję i dekolt i pozostałości tego kremu jeszcze delikatnie tutaj sobie wklepuję właśnie w okolice oczu. Genialny skład. Zresztą co Wam tutaj mogę dużo powiedzieć? Wy wiecie, że marka Yonel jest jedną z moich ulubionych marek, między innymi dlatego, że stosuje nanotechnologię. I tak też jest w przypadku właśnie tego kremu, ponieważ witamina C, która jest w nim zawarta, jest umieszczona na nanodyskach, żeby głębiej dostawać się na naszej skóry i też sukcesywniej działać. Ale oprócz tego mamy tutaj innowacyjną, opatentowaną technologię i mamy wykorzystanie aż 5 różnych typów róży. Ten krem ma też taką bardzo przyjemną, delikatną, różową konsystencję i pachnie przepięknie. Zapach jest delikatny, taki naturalny, różany, absolutnie nie ma nic związanego z tym takim typowym, babcinym, różanym zapachem, którego większość z nas nie lubi. Świeży, cudownie pracuje na skórze, pięknie się go rozprowadza, skóra od razu zyskuje taki blask, od razu jest taka miękka, przyjemna w dotyku, cudowny krem. Mam oczywiście jeszcze serum i mam krem na noc, ale na razie gdzieś tam sobie je pomalutku testuję, więc nie będę Wam jeszcze o nich opowiadać. Jeśli chodzi o ten krem, to jestem mniej więcej w połowie opakowania. I też myślę, że spokojnie jeszcze na miesiąc, półtora miesiąca mi wystarczy. Cudo. No i zobaczcie, jakie on ma piękne opakowanie. Zresztą marka Yonel dopieszcza nas kobiety pod każdym względem. Nie tylko formuły, nie tylko doznań sensorycznych, nie tylko składników działania, ale również opakowań. I na zakończenie mojej porannej pielęgnacji, przed wykonaniem makijażu nakładam filtr. Aktualnie jest to filtr od marki Eisenberg, filtr z serii Pure White z SPF 50, który ma, powiedziałabym, taką średnio gęstą konsystencję, białą, bardzo fajnie rozprowadza się na skórze. Zauważyłam natomiast, że w połączeniu z nie ze wszystkimi kosmetykami w porannej pielęgnacji on się dobrze łączy, ale to co sobie zbudowałam w tej chwili i jak wygląda w tej chwili moja pielęgnacja i kosmetyki, które stosuję, w połączeniu z tym filtrem sprawdzają się bardzo, bardzo dobrze.
Nawet czasami pomijam krem od marki Yonel, kiedy bardzo mi się śpieszy. Wtedy od razu na serum z witaminą C nakładam sobie właśnie ten filtr i od razu też wykonuję makijaż. Fajne opakowanie z pompką, jak widzicie, higieniczne, taki bardzo delikatny zapach, nawet bym powiedziała, że prawie niewyczuwalny. Oczywiście formuła kosmetyków marki Eisenberg zawsze ma takie przyjemne też doznania sensoryczne, plus to, jak są skomponowane te kosmetyki, co zawierają w składzie. Jestem bardzo z niego zadowolona. Tak jak mówię, nie podrażnia mojej skóry, nie przysusza mojej skóry i makijaż też dobrze się na nim trzyma. Nie daje żadnego efektu wybielenia, czyli to, na czym mi zależy. Nie przebija żaden efekt pod makijażem, absolutnie nie. To jest naprawdę bardzo dobry filtr, słuchajcie, który też powiedziałabym, że też ma takie delikatnie działanie nawilżające i ujędrniające. Pierwszy raz używam ten filtr w takim sensie, że już kosmetyki marki Eisenberg trochę znam. Sięgam po te kosmetyki od kilku dobrych lat, mam już wyrobioną na ich temat opinię i też mam kilka takich produktów, które u mnie się fantastycznie sprawdziły i też takich, które się nie sprawdziły. No i tutaj moje pytanie do Was, czy chcielibyście, żebym nagrała dla Was taki film właśnie na temat marki Eisenberg? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy Was interesuje, no bo nie ukrywam, że jest to marka selektywna, marka dostępna w Sephorze i dosyć droga, więc nie każdego będzie na nią stać, ale kosmetyki są naprawdę bardzo ciekawe. No i tutaj też marka szczyci się z tym, że w tym filtrze mamy opatentowaną formułę, jest on przebadany dermatologicznie. No, także na pewno przez najbliższy okres jeszcze będę stosować ten filtr od marki Eisenberg. Słuchajcie, i to będzie tyle, jeżeli chodzi o moją aktualną wiosenną pielęgnację. Te kosmetyki, które Wam pokazałam, stosuję i będę stosować przez najbliższy okres. Oczywiście ja sobie też testuję różne inne produkty, ale to tak wiecie, najczęściej te testy wyglądają u mnie tak, że wprowadzam te kosmetyki w wieczornej pielęgnacji, bo wtedy mam więcej czasu dla siebie, mogę też spokojnie przetestować formułę, zobaczyć jak ona pracuje na skórze. W porannej pielęgnacji raczej staram się, żeby to były takie kosmetyki, które cały czas stosuję, które dobrze się sprawdzają. A pielęgnacja nie zajmuje mi też dużo czasu, więc to też jest dla mnie bardzo ważne. No i mam tej mojej pielęgnacji wszystko to, co mi potrzeba, czyli właśnie witaminę C, nawilżanie, filtr, ochronę, oczyszczanie, tonizację, to, na czym się skupiam w porannej pielęgnacji. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda Wasza aktualna wiosenna pielęgnacja, czy coś zmieniacie, czy wprowadzacie coś nowego, jakie kosmetyki aktualnie stosujecie, jakie kroki wykonujecie, więc dajcie koniecznie znać w komentarzach, a ja oczywiście zapraszam Was również na kolejną część dotyczącą wieczornej pielęgnacji i tak się zastanawiam, czy połączę ją jeszcze z dodatkową pielęgnacją. Zobaczymy, jakoś to na pewno dla Was fajnie ułożę, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!